Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w wymianie międzynarodowej w ramach projektu Comenius. Ostatnio gościli w Hiszpanii. Zapytaliśmy panią Marikę Tokarską, głównego pomysłodawcę, jak zrodził się pomysł udziału w projekcie. Pomysł pojawił się w momencie, kiedy zaczęliśmy współpracować ze szkołą holenderską. Dawno temu, to już było chyba z 5 lat temu, ze szkołą partnerską ze Stevensbeck. Ta współpraca zaowocowała tym, że zaczęliśmy myśleć o tym, co można by było zrobić innego i stąd pojawił się pomysł, żeby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać z wymiany, jak najwięcej dzieci mogło pojechać do innego kraju, poznać partnera i zobaczyć, jak to jest, jak trzeba zweryfikować swoje umiejętności za granicą. Pani Mariko, proszę powiedzieć, jakie kraje uczestniczą w projekcie? Obecnie razem z nami jest 8 państw. My jesteśmy głównym koordynatorem. Oprócz nas jest Wielka Brytania, a dokładnie Anglia. Potem jest jeszcze Litwa, Grecja, Turcja, Holandia, Bułgaria i Hiszpania. I co było najciekawsze podczas ostatniego wyjazdu? Bardzo ciężko powiedzieć, co było najciekawsze, dlatego że Hiszpanie przygotowali wyjątkowo atrakcyjny program. Z rzeczy, które najlepiej zapamiętam, to na pewno było malowanie kawałków skał, kamieni, które leżały przy szkole. Mieliśmy za zadanie przyozdobić je w taki sposób, aby przypominały coś, co kojarzy się z naszym krajem. My namalowaliśmy spichrze, namalowaliśmy symbole też naszego miasta, ale również flagę i dużo innych ciekawych rzeczy, które potem zostały ze wszystkimi właściwie innymi kamieniami umiejscowione na ścianie w kształcie napisu Comenius. Stworzyło to bardzo fajną kompozycję i myślimy o czymś takim samym, żeby coś takiego pojawiło się również w naszej szkole, bo naprawdę wygląda zjawiskowo. Mieliśmy też fantastyczne zajęcia na plaży, ponieważ pogoda była sprzyjająca. Pojechaliśmy na lagunę, gdzie pływaliśmy i z takimi małymi łódeczkami i pływaliśmy też na właściwie takich sprzętach, których nawet dokładnie nie wiem jak nazwać, ale i z wiosłem i na windsurfingu. Mnóstwo ciekawych atrakcji w wodzie, a woda była tak ciepła, że właściwie nie chciało się z niej wychodzić. Zwiedzaliśmy dużo, zwiedziliśmy Murcję, zwiedziliśmy Kartagenę. Dużo rzeczy też było przeprowadzonych na sali gimnastycznej. Tańczyliśmy zumbę, robiliśmy jogę, mieliśmy warsztaty z biodensu. To są takie nowoczesne warsztaty, kiedy możemy całą złość swoją i niepokój odreagować w tańcu. I potem coś ciekawego ulepić z gliny. Także myślę, że te zajęcia na długo zostaną mi w pamięci, ale przede wszystkim serdeczność Hiszpanów i sposób, w jaki nas przyjęli. Dziękujemy. Nasi uczniowie zwiedzili wiele ciekawych miejsc, poznali wspaniałych ludzi. Na pewno chętnie będą wracać we wspomnieniach do tych chwil. Wszystkich chętnych do udziału w wymianie międzynarodowej prosimy o kontakt z panią Mariką Tokarską.